Armia generała Władysława Andersa została utworzona z więźniów postsowieckich łagrów. Impulsem do podniesienia się z kolan i zdobycia Monte Cassino była miłość do ojczyzny. Dziś świętujemy 80. rocznicę tych wydarzeń. Jest sobota, 18 maja, Konrad Chmioła. Zaczynamy program Republika Wieczór. Oto co przed nami. To była wielka ofiara krwi polskiego żołnierza, a jednocześnie otwarcie drogi aliantom do wyzwolenia Europy. 80 lat temu na wzgórzu Monte Cassino zabrzmiał hejnał mariacki. Był to znak, że polscy żołnierze zdobyli ostatnią niemiecką twierdzę w marszu na Rzym. Za chwilę relacja z uroczystości rocznicowych. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Michałem Rachoniem odniósł się do ataków Donalda Tuska na Prawo i Sprawiedliwość. Szef Platformy Obywatelskiej oskarżył to ugrupowanie o prowadzenie polityki prorosyjskiej. Prezydent przypomniał, że to nikt inny jak Donald Tusk spotykał się w cztery oczy z Putinem, między innymi na molo w Sopocie. W naszym programie powiemy także o wielu ludziach dobrej woli, którzy popierają wniosek Telewizji Republika o ogólnopolską koncesję na nadawanie w naziemnej telewizji cyfrowej. Każdy z Państwa może pomóc w stworzeniu domu wolnego słowa, a wystarczy naprawdę niewiele. Jeśli zdobędziemy Monte Cassino, a zdobyć je musimy, wyniesiemy sprawę polską, tak obecnie sponiewieraną, w samocentrum uwagi świata. Autorem tych słów jest generał Władysław Anders. Dziś jest 80. rocznica legendarnej bitwy pod Monte Cassino. W specjalnym wywiadzie dla Telewizji Republika prezydent Andrzej Duda powiedział, że bitwa o Monte Cassino była jednym z wielkich zmagań polskiego żołnierza o odzyskanie wolności również przez Polskę. Rozmowa w programie Gość Dzisiaj, Michała Rachonia. Na polskim cmentarzu na Monte Cassino, gdzie ponad 1000 polskich żołnierzy jest pochowanych, którzy polegli w tamtej wielkiej bitwie, w tamtej wielkiej kampanii włoskiej w maju 1944 roku, dokonując wtedy przełomowego zwycięstwa. Pamiętać trzeba przecież o tym, że ten bój o Monte Cassino, my tak mówimy, tak, ale tak naprawdę o cały ten obszar Cassino, o całą tamtą część, o linię Gustawa, trwał właściwie od początku 1944 roku, kiedy alianci wielokrotnie na różne sposoby próbowali zdobyć te fortyfikacje. To nie tylko sam klasztor i wzgórze Monte Cassino, ale to także cały obszar wokół, wszystkie miejscowości. Pamiętajmy, że tam się odbył cały szereg bitew, także wokół samego wzgórza Monte Cassino. Walczono o sąsiednie miejscowości, też ufortyfikowane. Więc to był rzeczywiście bardzo trudny bój. Walczyli tam i Brytyjczycy, i Nowozelandczycy, i Amerykanie, i Hindusi. I nikt tak naprawdę nie mógł sobie poradzić. Alianci ponieśli tam ogromne straty. Szacuje się, że od stycznia do maja 1944 roku poległo tam około 50 tysięcy alianckich żołnierzy. Polacy dostali to zadanie na początku maja, żeby szturmować Monte Cassino po kilku nieudanych szturmach. No i polski szturm okazał się skuteczny. Także tego właśnie 18 maja 1944 roku polski proporzec został zawieszony na ruinach klasztoru na Monte Cassino i odegrany został hejnał mariacki. Słynny moment odegrania hejnału mariackiego na trąbce na wzgórzu Monte Cassino, już zdobytym już w polskich rękach. To wielka historia polskiego oręża, to wielka i ogromnie ważna dla naszej historii decyzja także generała Andersa wtedy, który podjął się tego, że to Polacy zaatakują, wiedząc o tym, że wcześniej alianci ponieśli tak ogromne straty, a jednak chciał pokazać, że Polacy walczą i że polska sprawa jest na sztandarach. I trzeba powiedzieć, że nasi żołnierze to zadanie wykonali. To było w tamtym czasie najsłynniejsze miejsce, gdzie toczyły się walki i to Polacy przełamali tą niemiecką obronę, więc to wielka, ogromna zasługa żołnierzy drugiego korpusu generała Andersa. Bitwa o Monte Cassino w świadomości Polaków niemal od razu urosła do rangi symbolu. Komunistyczna propaganda PRL-u stawała na rzęsach, by zatrzeć pamięć o poległych bohaterach.
Dzisiaj można otworzyć oczy ze zdumienia, gdy Donald Tusk oskarża polityków Zjednoczonej Prawicy o rzekomą prorosyjskość. W wywiadzie dla Telewizji Republika prezydent Andrzej Duda był pytany także o ten wątek. W odpowiedzi na nieuzasadnione zarzuty premiera prezydent skwitował. Pewnie już przeszukują archiwa, żeby usunąć wszystkie materiały o spotkaniu Tusk-Putin. I widzieliśmy to zarówno w Sejmie, widzieliśmy to również w ostatnim spocie wyborczym. Jak pan na to patrzy w kontekście tych zapewnień o współpracy czy prób współpracy pomiędzy rządem a prezydentem w sprawach dotyczących Rosji? No przede wszystkim to jest retoryka, którą ja odbieram jako oczywiście z jednej strony kampanijną, tak? Bo w tej chwili mamy kampanię do Parlamentu Europejskiego, którą pan Tusk za wszelką cenę chce wygrać, bo jak do tej pory nie wygrał żadnych wyborów w ciągu ostatniego czasu. Przypominam, że to nie jego partia wygrała wybory, tylko rząd, który jest, który stworzył większość, stworzył tą większość tylko i wyłącznie dzięki układowi koalicyjnemu, a nie dzięki zwycięstwu, bo wybory tak naprawdę wygrało i samorządowe, i wcześniej wybory parlamentarne, Prawo i Sprawiedliwość. To jest rzeczywisty zwycięzca wyborów. Natomiast no, mamy dzisiaj rząd koalicyjny. Na czele tego rządu koalicyjnego stoi pan Donald Tusk, ale on dzisiaj chce za wszelką cenę wygrać wybory i to jest retoryka kampanijna. Natomiast kto zajmuje się polityką, kto pamięta politykę i kto jednak no, zdobywa się na tą odwagę, żeby mieć trochę pamięci, to pamięta Donalda Tuska z lat 2008, 2009, 2010, 2011. Pamięta jego spotkania na molo w Sopocie z panem Putinem. Pamięta jego obściskiwanie się z panem Putinem choćby w Smoleńsku. Więc pamięta cały reset z Rosją, pamięta nawoływanie do odwiedzin na grobach żołnierzy Armii Czerwonej, jakieś spontaniczne akcje zapalania zniczy i tak dalej, do których tutaj wzywali sojusznicy i polityczni przyjaciele pana premiera, więc no, to jest taka nagła zmiana retoryki. No, można byłoby patrzeć na nią ze spokojnym uśmiechem, patrząc na to, jak bardzo zmieniła się retoryka także w Niemczech, bo tutaj jest pełna zbieżność, jeżeli chodzi o podejście do Rosji. Tam był reset z Rosją, tam były wielkie interesy z Rosją i tutaj był w rządzie pana premiera Tuska i on sam to lansował jako wielki reset z Rosją, że trzeba, prawda, szukać partnerstwa z Rosją i tak dalej. Tymczasem pomijano w ogóle słowa Lecha Kaczyńskiego, który powiedział w Gruzji wszemi wobec całej Europy i świata w 2008 roku, w oczywistej sytuacji rosyjskiej agresji na Gruzję, że oto wraca właśnie imperialna Rosja, groźna, straszna, brutalna, która dzisiaj atakuje Gruzję, która być może jutro zaatakuje Ukrainę, być może potem państwa bałtyckie, a potem być może pójdzie dalej. Czyli pójdzie nawet na nas. Więc jakby nie słyszano tych słów z 2008 roku. Donald Tusk wtedy tych słów w ogóle nie słyszał. Realizował politykę resetu z Rosją. Podpisywano wtedy, jak wiemy, umowy pomiędzy polskimi służbami, a rosyjską FSB, będącą prostym spadkobiercą KGB. Więc no, to są takie szokujące fakty, które dopiero niedawno zostały odkryte, że między innymi jeden z punktów tej umowy pomiędzy ówczesnym Polską Służbą Wywiadu a FSB było informowanie o jakichś wzajemnych działaniach przeciwko danej służbie, tak? Czyli przepraszam bardzo, no, jeżeli w takim razie FSB działałaby przeciwko służbom NATO, to polskie służby zobowiązywały się informować o tym, że są jakieś wzajemne działania służb NATO przeciwko FSB. No, treść tej umowy rzeczywiście jest szokująca, jak na moment, w którym została zawarta. No, ale to były realia rządów Donalda Tuska. Dzisiaj Donald Tusk za wszelką cenę próbuje to zamieść pod dywan. Pewnie już gdzieś tam trwa przeszukiwanie archiwów, żeby usunąć wszystkie materiały wideo dokumentujące słynne spotkanie na molo z Władimirem Putinem. No ale mam nadzieję, że tych faktów historycznych zatrzeć nie zdoła. O tej legendarnej bitwie pisał m.in. Melchior Wańkowicz i przedarł się przez PRL-owską propagandę, wydając w 1957 roku Bitwę o Monte Cassino. Dzisiaj zagrożeniem dla wolności słowa nie jest już komunistyczny aparat represji, a raczej wielkie koncerny medialne, które przekonują, że jedyna słuszna wersja rzeczywistości to ta lewicowo-liberalna. W trakcie rozmowy z Michałem Rachoniem prezydent poparł walkę Telewizji Republika o miejsce na multipleksie cyfrowym. Jej istnienie jest ważne dla bezpieczeństwa Polski.
Prezydent Duda stwierdził, że system medialny w Polsce jest zabetonowany, a biznesowe, polityczne i naukowe elity medialne wyrastają niekiedy z rodzin komunistycznych. Ja nie mam żadnej wątpliwości co do jednego, a mianowicie rzeczywiście wolne media, pluralistyczne media, media, w których będą prezentowane i reprezentowane różne punkty politycznego widzenia, są bardzo ważne dla bezpieczeństwa Polski. Bezpieczeństwa Polski dzisiaj, nie tylko dla naszej demokracji jako takiej. Oczywiście bardzo są ważne dla demokracji, fundamentalnie ważne dla demokracji, po to, żeby ludzie mogli sobie też i wyrobić opinię własną. Ale przede wszystkim są dzisiaj bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa, po to właśnie, żeby można było mówić chociażby o takich sprawach jak to, kto rzeczywiście współpracował z Rosją, kto rzeczywiście współpracował z rosyjskimi służbami i kto rzeczywiście się po prostu mylił w poprzednich latach. Kto popełnił kardynalne błędy polityczne. I bardzo dobrze, żeby te wolne media istniały, bo dzisiaj opowiadanie o tym, że jakaś tam grupa mediów to są wolne media. Ja wiem, jak te media są wolne, bo przez lata miałem możliwość zapoznawania się z materiałami, które przez te media były sprawozdawane i wiele z tych mediów, jak to mówią w jednej z polskich komedii, słowa prawdy na mój temat nigdy nie powiedziało. Więc ja mam pojęcie, jak one bardzo są wolne. Natomiast powiem tak, są potrzebne media reprezentujące różne punkty widzenia. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby istniały media, które nieustannie będą wspierały stronę liberalno-lewicową reprezentowaną przez pana Donalda Tuska. Nie mam nic przeciwko temu. Zdaję sobie sprawę z tego, że tak jest skonstruowany świat. Na świecie takie media są, one są z reguły bardzo silne. To też kwestia osobistych przekonań większości środowiska, jakim jest środowisko dziennikarskie, które najczęściej z natury jest bardziej lewicowe. Dobrze. Nie ma żadnego problemu. Ja uważam, że tak powinno być. Ale uważam, że także i druga strona sceny politycznej i ci, którzy reprezentują jeszcze inne poglądy, mają prawo do tego, żeby były również media, które reprezentują ich punkt widzenia, w których oni mogą się swobodnie wypowiedzieć, a nie są zakrzykiwani przez prowadzących, bo trudno niektórych z nich nazwać dziennikarzami, i uważam, że tak po prostu powinno być. Dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy w brutalny i nielegalny sposób została przejęta Telewizja Polska i generalnie media publiczne, kiedy wiemy, w czyich rękach jest większość i jaki pogląd reprezentuje większość stacji radiowych i telewizyjnych, istnienie takich mediów jak Republika, jak tak zwane media prawicowe, ja raczej nazywam je mediami konserwatywnymi, powiedzmy o takim profilu, jest niezwykle ważne nie tylko dla polskiej demokracji, ale jest niezwykle ważne także i dla polskiego bezpieczeństwa. Tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo ma dla mnie dzisiaj wymiar absolutnie podstawowy. Wracamy na uroczystości 80. rocznicy legendarnej bitwy o Monte Cassino. U stóp słynnego wzgórza spotkali się polscy uczestnicy tamtych wydarzeń, a także prezydenci Polski i Włoch. Relacja Adriana Boreckiego. Bitwa pod Monte Cassino na trwale zapisała się w pamięci Polaków. Stała się symbolem poświęcenia i ofiary naszych żołnierzy, naszych bohaterów. W 1959 roku generał Władysław Anders mówił, Monte Cassino urosło do słowa symbolu na świecie. Te wzgórza pełne są krwi, przelanej za wolność, przelanej o zdobycie tej wolności. Dziś po raz kolejny uczczono tę heroiczną bitwę o wolność całej Europy. Oni o Polskę walczyli, za Polskę walczyli, za Polskę ginęli. Jesteśmy dzisiaj w największych na świecie sojuszach. Dziękuję naszym sojusznikom za obecność dzisiaj na polskiej ziemi i wspieranie naszego bezpieczeństwa. Dziękuję panu prezydentowi Republiki Włoskiej za obecność włoskich wojsk lotniczych na terenie Polski, za codzienne patrolowanie nieba i Polski, i całej wschodniej flanki NATO. Dziękuję za włoskie okręty, które strzegą bezpieczeństwa naszej części Europy na Morzu Bałtyckim. Dziękuję za żołnierzy, z którymi razem polscy żołnierze służą w kontyngencie NATO na Łotwie. To widomy znak tego, że Włochy także przyjmują na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i robią to w sposób czynny. Oprócz polskiego prezydenta hołd biało-czerwonym bohaterom oddał też prezydent Włoch Sergio Mattarella.
Kiedyś polskie wojska szły walczyć z hasłem za naszą i waszą wolność. Włosi po dziś dzień odnoszą się do tego zawołania z pełnym szacunkiem. Dlatego dzisiaj polskie i włoskie wojska strzegą wspólnych wartości europejskich w ramach sojuszu NATO. Ramię w ramię. Nie mogło zabraknąć apelu poległych i odśpiewania pieśni, którą zna każdy Polak i która w tym miejscu brzmi wyjątkowo. To mówmy się dzisiaj tutaj, żebyśmy się trzymali razem, żeby była solidarna Polska i żeby w końcu Polska była bezpieczna, bo to jest w tym momencie, mi się zdaje, najważniejsze. Bitwa pod Monte Cassino miała wielkie strategiczne znaczenie dla losów wojny. Dzięki pamięci i takim uroczystościom ci, którzy zostali tu na zawsze, są godnie upamiętnieni. Adrian Borecki, Telewizja Republika, Monte Cassino. Zadanie, które postawili przed sobą alianci, nie było łatwe. Od 536 roku naszej ery nikomu nie udało się zająć Rzymu od południa, bo właśnie bitwa o Monte Cassino jest zwana także bitwą o Rzym. Bój o miasto Cassino to jedna z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej i zarazem najcięższa z walk zachodnich aliantów z Niemcami na wszystkich frontach II wojny światowej. Wiktoria polskich żołnierzy z II Korpusu pod dowództwem generała Władysława Andersa otworzyła drogę na Rzym i była finałem blisko półrocznej kampanii aliantów. Łukasz Żmuda. Powodzenie kampanii włoskiej rozpoczętej w połowie 1943 roku zależało od opanowania Rzymu. Problem polegał na tym, że alianci zaczęli zajmować Półwysep Apeniński od południa i do pokonania mieli długą drogę. Górzysty teren powodował, że przemarsz wojsk w kierunku Rzymu możliwy był tylko dwiema drogami. Jedna z nich wiodła przez Monte Cassino. Bardzo trudno było przełamać aliantom front we Włoszech. Zdobycie Monte Cassino było kluczowe, aby armia aliantów mogła podążyć dalej na północ. Pierwsze podejście aliantów ruszyło już 17 stycznia 1944 roku. To i kolejne podejmowane przez siły z Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Wielkiej Brytanii czy Francji spełzły na niczym. 11 maja o godzinie 23 II Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa rozpoczął atak od silnego ostrzału artyleryjskiego. W walkach wzięły udział wszystkie jednostki II Korpusu. Naprzeciw nich stały elitarne jednostki niemieckie, 1. Dywizja Spadochronowa oraz 5. Dywizja Górska. To były bardzo ciężkie walki, to był teren bardzo trudny, górzysty. W maju było już tam też poza tym gorąco, to są Włochy, to ma też ogromne znaczenie. A tam wszystko trzeba było wojsku dostarczyć na tę pierwszą linię. Masyw, nad którym górował klasztor Monte Cassino, leżał na linii systemu niemieckich umocnień, bunkrów, określany jako linia Gustawa. 18 maja o godzinie 10.20 patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich zajął ruiny klasztoru na Monte Cassino. Wkrótce na jego murach pojawił się biało-czerwony sztandar. Po południu na wzgórzu odegrany został hejnał mariacki. Można było przypomnieć światu, że żołnierz polski bije się od początku wojny, ale również, że armia polska jest skuteczna. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy. Prawie 3000 zostało rannych. 345 uznano za zaginionych. Są tutaj relacje, że niemieccy spadochroniarze, czyli elitarna jednostka, poddawali się po prostu ze zmęczenia. Oni już nie mieli siły walczyć. Więc to spowodowało, że ten front się posunął znacząco na północ. Kilka dni później wojska alianckie przełamały linię Gustawa na całym pasie natarcia, a 4 czerwca 1944 roku do Rzymu wkroczyły wojska amerykańskie. Na tym odcinku Niemcy byli w odwrocie. Polscy żołnierze liczyli, że kampania zawiezie ich z Włoch do okupowanej Polski. Plany aliantów były jednak inne. 6 czerwca wylądowali w Normandii, u dzisiejszych wybrzeży Francji. W skład II Korpusu weszli Polacy zesłani na początku wojny przez Sowietów na Sybir, zwolnieni z sowieckich gułagów, często całe rodziny, kobiety, mężczyźni i dzieci. Razem z uformowaną Armią Polską, na czele której stanął generał Władysław Anders, przebyli tysiące kilometrów przez Persję, Afrykę, Bliski Wschód, aż na Półwysep Apeniński. Żołnierze biorący udział w walkach o Monte Cassino wiedzieli, że kresy, skąd pochodzili, do Polski po wojnie należeć nie będą. Większość z nich zdawała sobie też sprawę, że powojenna Polska nie będzie tą z ich marzeń. Heroizm, warto podkreślić odwagę, warto podkreślić bardzo wysokie morale polskich żołnierzy. W większości właśnie pochodzili z polskich kresów, na które z początkiem 1944 roku zaczęła wkraczać Armia Czerwona. Oni w wielu przypadkach zdawali sobie sprawę z tego, że stracą swój dom,
albo mogą stracić swój dom. I mimo tego oddawali swoje życie na obcej ziemi, żeby walczyć o Polskę. O czynach polskiego żołnierza opowiada pieśń Czerwone maki pod Monte Cassino. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia, ten jeden ma błąd. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. O świadku tamtych dni, polskim czołgu Sultan, którego wrak stał się bazą pomnika stojącego nieopodal klasztoru, opowie nasz włoski korespondent Aleksander Nowak. My dzisiaj z Telewizją Republika wybieramy się do tak zwanej Gardzieli, gdzie milcząco od 80 lat stoi świadek tamtych dni. Trasa od cmentarza przez Albanetę do pomnika pułku 4. pancernego Skorpion liczy niecałe 2 km i można ją pokonać pieszo w pół godziny. Ale skąd wziął się tutaj ten czołg, ten Sherman? Odpowiedzi należy szukać, czytając opisy walk w czasie pierwszego natarcia w 4. bitwie o Monte Cassino. W nocy z 11 na 12 maja na Gardziel uderzył pierwszy batalion strzelców karpackich, wspierany przez 3. szwadron pułku 4. pancernego Skorpion. Nad ranem do przekroczenia wąskiego przesmyku pomiędzy północnym skłonem grzbietu zwanego Głową Węża a południową krawędzią widma zbliżał się czołg Sultan, dowodzony przez podporucznika Ludomira Białeckiego. Został on jednak zatrzymany silną eksplozją połączonej wiązki min, która przebiła pancerz pod prawą gąsienicą i wywołała zapalenie i wybuch amunicji wewnątrz pojazdu. Siła tej eksplozji była tak potężna, że odrzuciła na bok kilkutonową wieżę Shermana. 3 pancernych z załogi czołgu zginęło na miejscu. Kierowca pojazdu Józef Nickowski zmarł od ogólnych poparzeń 18 maja, w dniu właśnie, kiedy zajęto klasztor Monte Cassino. Dowódcę załogi czołgu znaleziono poległego około 100 metrów od wraku dopiero 20 maja. Tragedia załogi pierwszego polskiego czołgu w odrodzonej broni pancernej miała wielki wymiar symboliczny i dowódca 2. brygady pancernej wydał rozkaz zniesienia na bazie wraku pomnika 4. pułku pancernego Skorpion. Projekt przygotowany został przez artystę, rzeźbiarza Władysława Kuźniarza i odsłonięty 18 maja 1946 roku w 2. rocznicę tego wydarzenia. Zapis na zachowanej płycie przedniej głosi bohaterom pułku 4. pancernego poległym w marszu do Polski oraz na płycie tylnej tu polegli pierwsi żołnierze odrodzonej na wschodzie broni pancernej 12 maja 1944 roku. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Z Monte Cassino dla Telewizji Republika, Aleksander Nowak. Wracamy do Polski, konkretnie do Warszawy. Ludzie jak tlenu potrzebują prawdy. Tak się dzieje zawsze, gdy w mediach dominuje kłamliwa propaganda i prawdziwa informacja staje się towarem pierwszej potrzeby. Telewizja Republika złożyła wniosek o przyznanie koncesji na nadawanie naziemne. Dziękujemy za Państwa poparcie i proszę pamiętać, że tylko razem jesteśmy w stanie zbudować ten polski dom wolnego słowa. Czaszki Putin. Rosja już tu jest. I atak politycznego rywala. Naszym sukcesem w Polsce jest PiS. Przeciw kłamliwemu, agresywnemu i potęgującemu polaryzację spotowi Platformy Obywatelskiej protestowali nawet politycy z koalicji 13 grudnia, ale nie sprzyjające Tuskowi media. Te milczą. Pytania, jeśli już padają, to o opozycję. Dzień dobry, Rafał Skórski, TVP Info. Chciałem pana premiera zapytać o pana Macieja Wąsika, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, pana Daniela Obajtka, pana Zbigniewa Rała i może pana Jarosława Kaczyńskiego. Żadnych trudnych pytań, żadnych nieuzgodnionych wcześniej tematów. Linie redakcyjne tożsame z linią partii. Tak w praktyce wygląda monopol medialny. Gdyby jednego dnia ktoś to odwołał i stworzył w Polsce w miarę uczciwe, ja nie mówię, że idealne, bo idealnych sytuacji nie ma, ale w miarę uczciwe zasady medialne, i w miarę uczciwe media, Donald Tusk nie miałby w ogóle racji bytu. Ten układ burzy Telewizja Republika. Budujemy największą w Polsce telewizję informacyjną, jedną z najlepszych w Europie. Chcemy docierać do domu każdego Polaka. Mimo wyraźnej niechęci władzy, rząd koalicji 13 grudnia utrudnia nam zdobywanie informacji. Nie możemy zadawać pytań, uczestniczyć w konferencjach prasowych. Dziennikarz Michał Gwardyński stracił przepustkę sejmową, ale my się nie poddajemy.
i wnioskujemy o koncesję na cyfrowe nadawanie naziemne. A zaczyna się od tych przygotowywanych w pocie czoła przez prawników, ekspertów i fachowców dokumentów, które składamy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Aby Telewizja Republika była dostępna za darmo w każdym polskim domu. Prosimy o poparcie. Prosimy o to, żeby wysyłać tutaj pisma. Prosimy, żeby państwo nam udzielali wsparcia, żeby państwo nas wspierali w każdej formie, która ułatwi nam uzyskanie tej koncesji, żeby każdy mógł odbierać Telewizję Republika. Wystarczy wysłać list poparcia na adres mailowy dyrektor.biura@krrit.gov.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie. Akcje wspierają też kluby Gazety Polskiej. Wspiera nas też coraz więcej polityków. Gratulacje. Olbrzymia część Polaków, dla których prawda i przyzwoitość w mediach ma znaczenie, jest z wami całym sercem. W czasie rozmów z Polakami często słyszę, że pluralizm medialny musi być wzmacniany poprzez szeroki dostęp widzów do Telewizji Republika. Dlatego musimy wspierać starania stacji o koncesję ogólnopolską. Tego wymagają od nas obywatele. Dom Wolnego Słowa. To niezwykle ważna sprawa. To jest w interesie nas wszystkich, w interesie Polski, pluralizmu medialnego. Wolność słowa jest ważna. Pluralizm medialny jest ważny. Republika reprezentuje widzów w dużej mierze o poglądach, które nie są reprezentowane w mediach mainstreamowych. I pluralizm rynku medialnego powinien opierać się na tym, żeby każda wrażliwość, każdy pogląd społeczny, polityczny miał swoją reprezentację w mediach. Poparcie dla Telewizji Republika zadeklarował też Rafał Komarewicz z Polski 2050. Powinniście państwo otrzymać taką koncesję. No, każdy punkt widzenia powinien być prezentowany. Starania naszej redakcji w sprawie przyznania naziemnej koncesji wspiera też szef Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański. Patrząc na oglądalność i na to, kto ją ogląda, jak najbardziej jest rekomendacja ze strony Solidarności Rolników Indywidualnych dla Telewizji Republika, aby miała, i to jak najszybciej, koncesję na nadawanie telewizji naziemnej. W kwietniu Telewizja Republika awansowała do pierwszej dziesiątki najchętniej oglądanych telewizji w Polsce. Dynamika wzrostu w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku przekroczyła wtedy 3000%. Nasza telewizja ma też największą oglądalność wśród wszystkich telewizji informacyjnych z polskim kapitałem w naszym kraju. Dziękujemy. Konrad Wąż, Telewizja Republika. Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. 9 czerwca Polacy wybiorą 53 reprezentantów na 5-letnią kadencję. W sumie w całej Unii Europejskiej wybierzemy 720 przedstawicieli. Kto głosuje, ten się liczy. Politycy w całym kraju walczą o głosy wyborców. Polska ma się rozwijać. A żeby się rozwijała, musimy mieć szansę na realizację dużych, prorozwojowych inwestycji. Takich inwestycji, które dadzą Polsce gwarancję, że będzie dorównywała do tych najbardziej rozwiniętych, najmocniejszych państw Unii Europejskiej. Przykładem takiej inwestycji jest na przykład centralny port komunikacyjny. Konwencję w Poznaniu zorganizowała Konfederacja. Po pierwsze Polska. Polak ma być w Polsce gospodarzem. Nie będą nam eurokraci narzucać, kogo mamy przyjmować do naszego państwa, a kogo nie. To my o tym będziemy decydować. O tym, że Unia Europejska musi powrócić do swoich korzeni, przekonuje prezydencki minister Wojciech Kolarski. W naszym interesie, żeby codziennie zabiegać sprawy Polski w Unii Europejskiej, żeby ta Unia nie zmieniła się na naszą niekorzyść. Niestety dzieje się tak teraz. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 9 czerwca. Stan zdrowia premiera Roberta Fico jest stabilny, ale cały czas poważny. Jednocześnie na Słowacji zaczęło się przerzucanie odpowiedzialności. Za tragedię obwinia się opozycję i media, a te nie pozostają dłużne rządzącym. Stan zdrowia Roberta Fico ciągle jest bardzo poważny. Polityk jest przytomny, ale według nowych informacji nie ma możliwości przewiezienia premiera z Bańskiej Bystrzycy do Bratysławy. Po krótkiej rozmowie z personelem medycznym i dyrektorem szpitala możemy ogłosić, że dzisiejsza poranna rada lekarska oceniła, że stan zdrowia premiera jest stabilny, ale nadal poważny. Wczorajsza operacja, która trwała 2 godziny, daje pozytywne rokowania co do rozwoju stanu zdrowia premiera. Po środowej strzelaninie politycy rządzącej Słowacją partii Smer o doprowadzenie do tragedii obwiniają opozycję i media. Dziennikarze odbijają piłeczkę. Media in Slovakia
Słowackie media wykonują swoją pracę, a ich zadaniem jest zarówno informowanie, jak i zadawanie trudnych pytań. Policja przeszukała dom zamachowca Juraja Cintuli. On sam został przewieziony do sądu i przesłuchany. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z premedytacją. Grozi mu kara 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. Sąd zdecydował także, że mężczyzna pozostanie w areszcie. Nie pomogły liczne i wielotysięczne protesty. Gruziński parlament przyjął tzw. ustawę o zagranicznych agentach. Zdaniem protestujących i opozycji jest ona napisana pod dyktando Rosji i oddala Gruzję od świata zachodniego. Prezydent Salome Zurabiszwili zapowiada weto, ale większość parlamentarna jest w stanie je odrzucić. Były prezydent Michał Saakaszwili w wywiadzie dla francuskiego pisma Le Monde stwierdził, że Rosja, stosując metody wojny hybrydowej, uzyskała w Gruzji to, czego nie mogła osiągnąć podczas inwazji w 2008 roku. Kolejne porwanie kapłana w Nigerii. Banda uzbrojonych mężczyzn uprowadziła księdza Basila Gbuzuo. Jego przełożony, arcybiskup Valerian Okeke, podał, że archidiecezja Ontisza podjęła działania zmierzające do uwolnienia kapłana. Jednocześnie zaapelował o modlitwę w jego intencji. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie podaje, że to już czwarte uprowadzenie osoby duchownej w Nigerii od początku roku. Kapłani najczęściej porywani są dla okupu. W 2023 roku na całym świecie zabito bądź uprowadzono ponad 130 osób duchownych. Amerykańskie Houston zmaga się ze skutkami niszczycielskich burz. W wyniku opadów i huraganów zginęło tam co najmniej 7 osób. Burmistrz miasta ogłosił stan klęski żywiołowej. Silny wiatr w amerykańskim stanie Teksas przekraczał 160 km na godzinę. W szczytowym momencie bez prądu było prawie milion domów i firm. Szczególnie niebezpiecznie było w Houston. Powalone drzewa i przewrócony dźwig zabiły tam co najmniej 7 osób. Niektóre ulice znalazły się pod wodą. Władze ogłosiły stan klęski żywiołowej. Służby przystąpiły do usuwania szkód. Przywrócenie dostaw prądu może potrwać nawet kilka tygodni. Wszystko utrudni zbliżająca się fala upałów. Podróż metrem w stolicy Argentyny staje się luksusem. Wszystko przez galopujące ceny biletów. W ciągu jednego dnia podrożały one o 360%. Bilet jednorazowy, kosztujący dotychczas 55 groszy, podrożał do ponad 2,5 złotego. To efekt polityki zaciskania pasa, jaką wprowadził prezydent kraju. Javier Milei zlikwidował m.in. dotacje do transportu. To duży problem dla wielu Argentyńczyków. Połowa społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa, a ceny biletów wkrótce mają znowu podrożeć. Do niecodziennej sytuacji doszło w tajwańskim parlamencie. Jeden z deputowanych partii sprawującej aktualnie władzę na Tajwanie wziął sprawy w swoje ręce. Dosłownie, bo wydarł z rąk przedstawiciela opozycji niekorzystną dla jego ugrupowania ustawę, zakładającą zwiększenie kontroli parlamentu nad rządzącymi. Deputowany wybiegł z sali w siną dal i tyle go widziano. Cała awantura trwała ponad 10 godzin. W wyniku zamieszek do szpitala trafiło 5 polityków, a przecież można było ustawę skierować do parlamentarnej zamrażarki, tak jak się to robi nad Wisłą. Co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Miłego wieczoru i do zobaczenia.